Stałem po twojej stronie. Jak stałeś? Nikt Jak krzywdy stałeś? ci nie Mama zrobiłem. mi wszystko powiedziała. Mówiłem, żebyś zostawił Kiedyś mi spotkaliśmy chłopczaka. się w klubie parę tygodni temu. Powiedziała, że strzelaliście do mnie. Nie Że strzelałem. na górę mnie wywieźliście. Nie, to nie ja na pewno. Niedawno nie było na Mówiłem wyspie. ci prawdę, żebyś się nie wiązał wtedy z Mają. Ale to była tam sytuacja między tobą a Mają, a nie mną. Słuchaj, musi być jedna ważna zasada. Ziomale ponad lale. A ty wtedy jej nie zastosowałeś, uwierzyłeś jej. Chciałeś ze mną skończyć. Strzelaliście między Wtedy sobą. stwierdziłem. Stwierdziłem, że to wtedy koniec naszej znajomości. Chciałeś odjebać swojego dobrego kolegę. Odjebałeś ją, co miałem zrobić? Zrobiłeś to samo. To ona do mnie strzelała, wróciła się. Tak. Musimy wrócić jeszcze do tej rozmowy. Ale nie teraz. Teraz Pomóż mi, nie nie możesz zostawiaj tego mnie tu, pamiętać. umrę. Grande! Ja mogę. Pomóż mi. Ja bym cię tak nie zostawił. Szukałem cię na górze. Po tym, jak cię powaliłem. Nie zostawiłem cię. Szukałem cię. Muszę wezwać doktora. Tak czy siak. Do wszystkich. Wyciągnij z wody, proszę. Ja do trzeciej jestem jakoś już. On musi, bo on musi po swojego medyka, dlatego. Grande. Grande, kurwa, co ja mam z tobą zrobić? Grande. Nie żyjesz? To by mi ułatwiło. Jak nie żyjesz, to trudno. Wykrwawiłeś się. Grande. Daj mi tylko sekundkę, muszę zasnąć. Na chwilę straciłem przytomność. Wiem, wiem. Ale te sekundy akurat były. Zostawiłem ci kartkę. Odczytasz ją sobie. Może. Kiedyś pogadamy o tym, co było na górze. W normalnych okolicznościach. Zawiodłem się. Ja też. Ja też. Parę tygodni temu. Wtedy wiesz, kto do mnie otworzył wrota. Silne. On mi podał rękę. Wprowadził mnie w to wszystko. Gdzie wtedy byłeś ty? Ja cię nie zostawiłem. Wolałeś zostać z White'em. Mówiłem ci, że jest chory. Kto chory? White. Jest chory, mówiłem ci. White'a zaraz na tym świecie nie będzie, zacznijmy od tego. I co ja miałem zrobić? Nic nie mogłem zrobić, taka kapela. Będziesz sam nic nie zrobisz, ja też sam nic nie zrobię. Ale razem byśmy coś na pewno zrobili. Ja teraz ci życia nigdy nie odebrałem i nigdy cię nie zostawiłem. A ty to właśnie robisz. Maja powiedziała, że to wy, nie, zastrzeliliście na górze. Ja cię szukałem na górze. Mnie? Tak. Tego mi nie wspomniała, dlaczego? Bo ona też miała amnezję. Porobiłeś ją. No to skąd wiedziała o tej górze? Opowiadałem jej. Ale nie znała szczegółów wszystkich. Ty ją porobiłeś. Później ja ciebie. Ale szukałem cię cały czas. Chyba stoczyłeś się na dół. No i jak ja mam ci zaufać? Musisz popłynąć z nurtem, Grande. Taka była naprawdę prawda. Już jest za późno. Zaśpiewam mu pożegnalną pieśń. Co ty na to? Nie śpiewaj chociaż raz. Nie śpiewajcie. Zostawcie mnie. Niestety, ale... Mam nadzieję, że jesteś zasady. Odkuty. Nie. Jeśli nie byłbyś, to powiedz. Napisz później. Uszanuj moje ostatnie życzenie i nie śpiewaj. Dobra. Jedziemy. Nacierpiał się. Chodź. Muszę zaśpiewać. Bo w moim sercu tylko mokotów. Jebać tych z wudów. Pierdalaj.
Bombę, co Gdzie jest mówiłeś? White? Gdzie jest on? Daliśmy. Nie wiem, co się stało. Nie pamiętasz też? Ja pamiętam. Co pamiętasz? Pamiętam, że was nie było. Tyle. Ta, dzisiaj Faker wbija. Jak się czujesz, Grande? Nie najgorzej, ale mam w środku taki teraz. Ból w sercu. Teraz gorzej. Ringwall. Słucham? Mam życia, pamiętaj. Bić się chcesz? Bić się chcesz? O! No i co teraz? To dobry jesteś. Ty! Nic, ja wezwałem. O! Te. Ale ty byś ubity. Heidi się nazywa. Ta, co ciebie leczyła. Ja nie chciałem, żebyś nie... Spokojnie. No dobra, no Janusz musi wejść na wyspę. Żyjesz? Grande. Ależ mi dopierdolił, ale to chodzi... Spokojnie. Już jest wsparcie. Grande. O kurwa, nie! O kurwa. Wiedziałem, że nie. Wzięty. Wzajemnie, dziękujemy za pomoc. My tobie też. Idziemy, Tadek. Oj. No nie, pan chyba żartuje. Skopali radiowóz, kurwa. Dobrze, proszę pana, dobrze. Ja na pana raz, proszę pana. Raz powiedziałem, nie będę z tobą dyskutował, gościu. Raz, dowód osobisty. Nie odejdzie. Teraz ja wychodzę, biorę radiowóz i mam. Cichutko! Cichutko! Rudziks. Muszę tak sobie wiedzieć. Co? Czekałam, bo ja nie mogę. Dobry. Słuchaj. Adwokat pana Lukasa. Dzień dobry. Grande. Proszę mnie wpuścić do klienta. Dokumenty adwokata, poproszę. Dobrze, już pan daje. Bardzo proszę mnie wpuścić do klienta. Dobrze, zapraszam pana za mną. Kilip, zaczekasz tutaj na funkcjonariuszy tych? Tak, tylko zostaw otwarte drzwi. Jasne. Albo Jasmin może pójdę, a ty weź, bo drzwi nie zamknę potem. Dobra, jasne. Weź. Pan ze mną pójdzie. Już idę, proszę pani. Rozumiem. Kto jest najwyższy stopniem obecnie na służbie? Ja nic nie mogę. Kto jest obecnie najwyższy stopniem? Halo, kto jest na służbie najwyższym stopniem? Pan tylko mi powie. Oficer Rudy niestety. O kurwa, dobra, to nie będziemy, wychodzimy. Rudy jest tym. Ja cię podrzucę. Ty, gdzie jest moje auto? Ty. Auto mi ukradli, co jest kurwa? No, tak liczyłam. Auto mi ukradli. Odholowali cię, widziałem. Kto mnie odholował? Z Martym przyjechałem. Patrz, ale ja ci powiem, że coś lepszego, patrz tam. Tam. Gdzieś to? Co? No nie, cicho.
To ty? Nawet jak ty odpierdalaliśmy, spytaj się, co my odpierdalamy. Grandę, odsuń się, Grandę. Nie, nie, zostaw. Ej, kurwa. No, oła, zajebiście, kurwa. Leżysz, jak nie powiem, że wstaniesz. Dobra, możemy rozmawiać dalej. Leżysz. No to nie porozmawiałeś. Luka Skinner, ała. Co powiedziałeś? Lukas, on ci wyzywał, ja stąd... Znamy. My się znamy. Weź to zakup. Kiedyś zajebałeś już na głównym garażu, ała. Hasta la vista. Ała, ała. O kurwa. Jesteś serem. Ała. Ja ci w głowę strzeliłem, nie żyjesz. Jaką się, jak to na tej wyspie się odzywają ludzie, którym strzelisz w głowę? To jest... Bardziej. Tak kararuchy mają, wiesz? Że nie da się ich zabić.